Marzena Gitler. Gościmy dzisiaj na pięknym myślenickim rynku, inwestycji niedawno oficjalnie oddanej do użycia. A moim rozmówcą jest burmistrz Myślenic, pan Jarosław Szlachetka. Witam pana. Dzień dobry, witam. Panie burmistrzu, no dzisiaj mimo upalnej pogody możemy spotkać się tutaj w cieniu, na pięknym rynku inwestycji, można powiedzieć, sztandarowej dla Myślenic. Niedawno oglądaliśmy relacje z otwarcia tego rynku, ale oczywiście nie wszyscy mogli być tutaj, uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości, być na żywo, czy oglądać to choćby w jakimś materiale wideo. To może pan przypomnieć, jak pokazać też, jak ważna jest ta inwestycja, ile środków tutaj zainwestowano, ile trwał remont, żebyśmy mogli oglądać no, tak wspaniały rynek, gdzie jest zieleń i naturalna, i zieleń taka, którą można przenieść, odtworzone fontanny, miejsce, gdzie mogą odbywać się imprezy, wydarzenia i patriotyczne, i kulturalne. Jeżeli chodzi o remont płyty myślenickiego rynku, został on wykonany w ramach projektu rewitalizacji miasta. Na niego zostały pozyskane fundusze europejskie jeszcze w poprzedniej kadencji. Oprócz rewitalizacji samej płyty rynku, w ramach tego projektu zostało wybudowane w poprzedniej kadencji Muzeum Niepodległości i rozpoczęte prace przy remoncie, modernizacji również obejścia Kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach. Jeżeli chodzi o samą rewitalizację rynku, to umowę na wykonawstwo podpisaliśmy w lipcu 2019 roku. Początkiem września te prace rozpoczęły się na bocznych uliczkach, które dochodzą do rynku, no i trwały praktycznie 18 miesięcy. No, efekt tych prac na ulicach okalających rynek, jak również no, na samym rynku, no dzisiaj Państwo możecie podziwiać, możecie oglądać. Te prace dotyczyły głównie wymiany posadzki, która została dzisiaj wykonana z granitu i z porfiru. Oczywiście został nasz rynek wyposażony w nowe elementy małej architektury, w nowe elementy nasadzeń zielonych. Było dużo pytań, dużo wątpliwości, dużo, powiedziałbym, też obaw mieszkańców, że ta zieleń zniknie z myślenickiego rynku. No, jak widać na załączonym obrazku, tej zieleni jest, muszę powiedzieć, zdecydowanie więcej niż było przed rozpoczęciem prac. Też dzięki wykonanemu remontowi rynku zyskaliśmy kolejne dodatkowe miejsca parkingowe w obrębie rynku. Myślę, że to też ważne dla mieszkańców, dla tych, którzy codziennie przyjeżdżają do Myślenic, tu do centrum miasta, żeby załatwić różnego rodzaju sprawy, czy skorzystać z punktów handlowo-usługowych. Także mam nadzieję, że to miejsce, ten rynek, zresztą takie było założenie i też to, co mi przyświecało, kiedy podejmowałem tą chyba najtrudniejszą decyzję, jeżeli chodzi o kontynuowanie prac rewitalizacyjnych, bo to nie było oczywiste, że podejmiemy się tego zadania, bo wszystko zależało od rozstrzygnięć przetargowych, od tego, jaka zostanie zaproponowana kwota ostatecznie na wykonanie tych wszystkich prac. No, złożona oferta była na takim poziomie dla nas do zaakceptowania. No i pomimo trudnego czasu, dużego zadłużenia gminy z poprzednich kadencji, no patrząc też na te plusy, można powiedzieć plusy dodatnie, stwierdziłem ze swoimi współpracownikami, że pomimo tego, że podejmując się tego zadania, też będziemy no niestety ograniczeni z innymi inwestycjami, na które też mieszkańcy czekają od dłuższego czasu, to jednak trzeba ten cały projekt rewitalizacji doprowadzić do końca. No i przede wszystkim ożywić to miejsce, ożywić ten rynek, bo no przed 2018 czy 2019 rokiem to życie na myślenickim rynku w moim przekonaniu zamierało. To można powiedzieć, życie takie handlowe przeniosło się w zupełnie inną część miasta. No i mam nadzieję, że dzięki wykonanej rewitalizacji no, rynek zacznie znowu tętnić życiem.
zacznie przyciągać nie tylko mieszkańców miasta, ale mieszkańców całej gminy, no i przede wszystkim turystów, gości, chociażby z pobliskich miejscowości, z powiatu myślińskiego, ale także chociażby z miasta Krakowa, z Wieliczki, z Kawiny, z Wadowic. Mamy czym się pochwalić, rynek jest jednym z cenniejszych zabytków naszego miasta, jednym z najstarszych. Jest wyposażony w nową fontannę posadzką, która daje mnóstwo radości przede wszystkim dzieciom. Także myślę, że warto przyjechać chociaż na chwilę, właśnie tak jak teraz z panią redaktor rozmawiamy, wypić kawę. Posłuchać, jak zegar bije. Posłuchać bicia naszego serca, zegara. No i ewentualnie też skorzystać z tego, co oferują dzisiaj pobliskie punkty handlowo-usługowe, sklepy mniejsze, większe, cukiernie, także bardzo serdecznie zapraszam do Myślenia. No, my spotykamy się tutaj jeszcze o wczesnej porze, ale już widać ruch na rynku, a wieczorami na pewno, czy popołudniami, nie brakuje tutaj dzieci bawiących się w fontannie, czy osób gdzieś wypoczywających w cieniu, czy po prostu spotykających się i rozmawiających. Takie miejsce jest potrzebne w każdym mieście, a pan może je śledzić z okien swojego gabinetu. Tak, mam to szczęście, że okna burmistrza wychodzą właśnie bezpośrednio na płytę rynku, no i mogę patrzeć, tak jak patrzyłem przez te kilkanaście miesięcy, jak posuwają się prace remontowe, tak teraz cieszę się, że no praktycznie od godziny 8 do godziny 20 i później no widać ten ruch mieszkańców, ludzi, którzy tu chętnie przychodzą. Także mam nadzieję, że też na płycie rynku powstaną kolejne tego typu ogródki kawiarniane, nie? I dzięki temu no jeszcze więcej tutaj naszych mieszkańców, młodzieży będzie chętnie przychodziło, będzie korzystało z uroków no naszego serca, serca Myślenic, naszego rynku. Stawiacie sobie państwo ambitne cele. Jeden etap już został zrealizowany, to właśnie rynek. No ale przed Myślenicami, zresztą też przed każdą inną gminą, wyzwanie, którym jest wymiana starych pieców. No bo o ile teraz, w sezonie letnim, możemy tu oddychać pełną piersią, no ale wiadomo, że kiedy przyjdzie sezon grzewczy, no to to powietrze nie zachęca do spacerów, nie zachęca do wychodzenia czasami nawet na dwór. Mało kto pamięta, że już za niespełna 600 dni wejdą w życie ustalenia małopolskiej ustawy antysmogowej i każdy, kto ma stary, bezklasowy kocioł, będzie podlegał kontroli, będzie być może musiał zapłacić mandat, może grzywnę, jeżeli nie zrobi nic w tym kierunku, żeby swój piec wymienić. Myślenice przywiązują do tego bardzo dużą wagę, żeby informować, żeby zachęcać. Jak państwu ten program teraz, jak realizacja wygląda w tej chwili? Co udało się wam zrobić? Spotykaliśmy się już tutaj na konferencjach czy na prasowych, które bezpośrednio były poświęcone temu zagadnieniu. Jak to wygląda po tym sezonie zimowym? Rzeczywiście sprawa czystego powietrza i jakości powietrza w tej kadencji i dla mnie jako burmistrza jest jedną z ważniejszych spraw, którą podjęliśmy i chcemy ją zmieniać na lepsze dla naszych mieszkańców. Rzeczywiście jest tak, że no to powietrze w Myślenicach do tej pory no, nie cieszyło się najlepszą jakością i rzeczywiście widzimy, że dla mieszkańców, no i też dla nas, to ta jakość powietrza jest czymś takim, które też wpisuje się jako dobro wspólne, od którego zależy nasze zdrowie. Szczególnie w okresie pandemii, gdzie też badania pokazały, że zanieczyszczone powietrze sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Także myślę, że to też jest pewien wyznacznik na przyszłość. No, a osoby, które oddychają złym powietrzem, mają uszkodzone płuca, są też bardziej podatne na infekcje, tak, więc to jest bardzo narażone, istotne, zwłaszcza dzieci, seniorzy. Tak, stąd wyszliśmy między innymi z propozycją dla mieszkańców utworzenia myślińskiego programu wymiany pieców, przeznaczenia konkretnych środków finansowych na dopłatę do wymiany pieców lub też wymianę instalacji centralnego ogrzewania. No i cieszę się, że z tej pierwszej naszej edycji skorzysta 336 gospodarstw domowych z miasta i gminy Myślenice. Przeznaczyliśmy na to
2 miliony złotych. Początkowo był zaplanowany 1 milion, ale te oczekiwania, zainteresowanie mieszkańców no wskazało nam jednak taką drogę, aby przeznaczyć jeszcze większe środki. No i to się stało. Początkiem czerwca zaczęliśmy już wypłatę pierwszych środków, także to pokazuje, że też mieszkańcy na to oczekiwali, są przygotowani. No i dzisiaj razem z nami realizujemy no, to ważne zadanie, dbając i walcząc o czyste powietrze. Cieszę się również, że te nasze działania, które podjęliśmy z moimi współpracownikami w Urzędzie Miasta, też przynoszą efekty. Jesteśmy na drugim miejscu w województwie małopolskim, jeżeli chodzi o złożone wnioski do programu rządowego Czyste Powietrze. Naszym takim dosyć śmiałym zamierzeniem jest, aby przegonić miasto Kraków. Także myślę, że te działania związane chociażby z realizacją myślińskiego programu wymiany pieców jeszcze wzmocnią nas w statystykach i mam nadzieję, że początkiem przyszłego roku no, uda nam się przegonić, wyprzedzić w tych statystykach, rankingach Kraków i inne miasta, takie jak chociażby Nowy Sącz czy Skawina. Jeśli mieszkańcy się zmobilizują i zaangażują w zdobywanie właśnie tego pierwszego miejsca, no to na pewno to się uda, bo takie małe społeczności są często bardziej zintegrowane ze sobą. Ludzie stawiają sobie cele i do tych celów wspólnie dążą. Często zdobywają pieniądze właśnie dzięki temu na jakieś dodatkowe inwestycje. No a czyste powietrze w Myślenicach to coś, o co na pewno warto walczyć, bo to będzie służyło wszystkim. Dużo jeszcze tych pieców zostało tutaj do wymiany? Oczywiście nowe ustawy narzucają na nas i przede wszystkim na mieszkańców stworzenie już realnej bazy inwentaryzacji źródeł ciepła. Także to tak naprawdę będziemy z mieszkańcami tą bazę tworzyć na nowo. No, szacujemy, że tych pieców do wymiany mamy w Myślenicach w całej gminie około 4000, także jeszcze no, długa droga przed nami, aczkolwiek no, czas jest krótki, bo no rzeczywiście zapisy Małopolskiego Programu Ochrony Powietrza są dosyć restrykcyjne, przede wszystkim dla osób, które dzisiaj mają te kopciuchy pozaklasowe. No i do końca 2022 roku no, muszą oni wymienić swoje źródło ciepła. Mam nadzieję, że tutaj też przy dobrej współpracy z Polską Spółką Gazowniczą uda nam się też rozbudować, rozwinąć sieć, szczególnie na terenach wiejskich, bo to też od tego dzisiaj bardzo dużo zależy, bo tam, gdzie już mieszkańcy mają dostęp do przyłączenia się do sieci gazowniczej, jest na pewno łatwiej, a tam, gdzie tego gazu nie ma, to ograniczenie jest jeszcze dosyć duże dla samych mieszkańców. Także te działania naprawdę są prowadzone na szeroką skalę. Nie tylko program Czyste Powietrze, nie tylko myśliński program wymiany pieców, ale także konsultacje, rozmowy z zarządem, z kierownictwem, z pracownikami PSG, PGNiG-u, tak aby ta sieć przede wszystkim gazownicza była ciągle rozbudowywana na terenie gminy Myślenica. To jeszcze jedno zdanie podsumowania dla tego tematu, czyli jeżeli ktoś słuchając naszej rozmowy no, nabierze przekonania, że warto, że teraz to jest ten moment, to gdzie ma przyjść po informacje i po dotacje? Ja zapraszam przede wszystkim do Urzędu Miasta, do naszych ekodoradców. Zarówno pan Dariusz, jak i pan Wojciech udzielą fachowej informacji w tym zakresie, z jakich programów jeszcze można korzystać. Oprócz tych wspomnianych przez nas programów realizujemy również program związany z fotowoltaiką. Także zachęcam, można przyjść, zapytać, przygotować się ewentualnie do następnej edycji, bo na pewno następna edycja od początku roku 2020 ruszy, jeżeli chodzi o dopłaty z naszego budżetu gminnego dla mieszkańców. Także zapraszam, na pewno warto jest porozmawiać. No i jeżeli można, to też jak najszybciej, nie zwlekając, podjąć te działania związane z pozyskaniem środków na wymianę pieca, czy podjęcie na przykład prac termomodernizacyjnych budynków, bo to też od tego bardzo dużo zależy. Panie burmistrzu, okres wiosenno-letni to okres bardzo intensywnych
działań inwestycyjnych. Gmina Myślenice już pewne inwestycje kończy, inne dopiero zaczyna. Które dla Pana są najważniejsze? Które są najważniejsze dla mieszkańców? No nie ukrywam, że rewitalizacja rynku i te prace, które zostały wykonane na przestrzeni roku 2019-2020, które no, jeżeli chodzi o całą rewitalizację, zakończą się w tym roku zakończeniem wyposażenia Muzeum Niepodległości, no to to są prace, które kosztowały w tych ostatnich dwóch latach prawie 24 miliony złotych. Oprócz środków pozyskanych jeszcze w poprzedniej kadencji, środków europejskich, musieliśmy też skorzystać z oferty pożyczki w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, aby tą rewitalizację i przede wszystkim wyposażenie muzeum zrealizować do końca i żeby to muzeum już było pełnowartościową instytucją, która będzie zachęcała pasjonatów historii. No ale to, z czego Państwo też jesteście na pewno dumni i co jest najbardziej potrzebne mieszkańcom, to inwestycje drogowe, z których wszyscy korzystają, także ci choćby przejeżdżający przez Myślenice, no czy choćby właśnie inwestycje w rekreację. Tu powstają nowe ścieżki rowerowe, bardzo dużo robi się dlatego, żeby Myślenice były takim miejscem, gdzie chce się przyjechać. Na pewno inwestowanie, jeżeli chodzi o nowe drogi, nowe chodniki, jest też dla mnie jednym z ważniejszych priorytetów tej kadencji, no bo przez te remonty, przez budowę nowych dróg, no też podnosimy poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Stąd udało się już zakończyć w tym roku przebudowę ulicy Kniaziewicza. Jesteśmy w chwili obecnej na etapie oddawania do użytkowania łącznika ulicy Sobieskiego i Sienkiewicza. Mamy ogłoszone przetargi i jesteśmy na etapie podpisywania umów na modernizację drogi północnej w Jaworniku. Czekamy na rozstrzygnięcie remontu drogi na Chełm, na co mieszkańcy też tego najmniejszego sołectwa w Myślenicach już bardzo długo czekają. Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego będziemy remontować trzy drogi w Głogoczowie, w Drogini, w Trzemeśni no i tych naprawdę remontów. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o modernizacji ulicy Daszyńskiego i ulicy Mostowej. No i mnóstwo takich mniejszych remontów w poszczególnych sołectwach, które no, na bieżąco są wykonywane i realizowane dla poprawy, tak jak powiedziałem wcześniej, przede wszystkim bezpieczeństwa, no i podnoszenia standardu życia mieszkańców w całej gminie, nie tylko w samych Myślenicach, ale również w miejscowościach wiejskich. No, oczywiście nie udało się omówić wszystkich inwestycji, bo to olbrzymia lista. Może przy następnej okazji. Ale ktoś, kto tu przyjedzie, na pewno będzie mógł zobaczyć zmiany, które tutaj widać na każdym kroku. No właśnie, jakie wydarzenia kulturalne, jakie wydarzenia rekreacyjne czy sportowe tutaj Państwo planujecie w najbliższym czasie, w najbliższym sezonie? Może warto będzie tutaj przyjechać właśnie do Myślenic, nie tylko z powiatu myślenickiego, no ale choćby z Krakowa czy z innych sąsiednich powiatów. Co będzie działo się na tym pięknym myślenickim rynku, na którym siedzimy? Jeżeli mówimy o programie imprez kulturalno-plenerowych w tym sezonie letnim w Myślenicach, to ja już zapraszam w najbliższy weekend na Wianki nad Rabą. Można przyjść, zabrać ze sobą znajomych. No i myślę, że miło spędzić czas. No, ze względu na trwającą jeszcze pandemię zdecydowaliśmy, że takich dużych imprez jak Myśliński Festiwal Lata w tym roku jeszcze nie będziemy organizować, takich dużych imprez masowych. Te działania są przekierowane na organizację czy współorganizację imprez sportowych, przede wszystkim imprez rowerowych i imprezy związanej z organizacją plaży open, czyli rozgrywek piłki siatkowej na piasku. Wyścigach, biegach, także no na pewno będzie intensywnie. Troszeczkę chcemy mieszkańców też ukierunkować na uprawianie aktywności fizycznej, stąd wskazujemy, że stawiamy w tym roku, w lato szczególnie na aktywność fizyczną i mam nadzieję, że
też uda się zrealizować przy współpracy z dyrektorem MOKIS-u, panem Piotrem Szewczykiem, chociaż namiastkę Małopolskiego Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego. Jest pewien plan, także myślę, że to też będziemy mogli przy następnej okazji zapowiedzieć, zaprosić do Myślenic i przynajmniej troszeczkę wrócić do tych poprzednich edycji tego wielkiego festiwalu, który sprowadzał do Myślenic, do Małopolski zespoły folklorystyczne z całego świata. No w tym roku na pewno nie będzie możliwości w takiej krasie zaproszenia na gości z całego świata, ale myślę, że trochę folkloru no, pokażemy w Myślenicach. Mam nadzieję, że tu właśnie na myślenickim rynku także. Miejsce jest fantastyczne. Imprezy na pewno będą tutaj mogły być podziwiane przez bardzo wielu uczestników. No a to, co Pan powiedział o stawianiu na kulturę fizyczną, no to właściwie jest to coś, co po pandemii, po tym lockdownie, po siedzeniu w domu jest nam niezwykle potrzebne, bo trzeba się po prostu mobilizować i samemu zacząć ruszać, więc mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem na wydarzeniach sportowych czy na wydarzeniach kulturalnych w Myślenicach. I dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie zapraszam. Też korzystając z okazji zapraszam nieustannie do rejestracji, do szczepienia się w naszym punkcie powszechnym w Myślenicach na hali widowiskowo-sportowej. Są, z tego co mi jest wiadomo, praktycznie wszystkie szczepionki wszystkich producentów. W ten najbliższy weekend będzie również możliwość skorzystania z tej jednodawkowej szczepionki Johnson & Johnson, także zapraszam. Dzięki temu myślę, że szybciej wszyscy wrócimy do normalności. Cieszę się, że Pan o tym wspomniał, no bo jeżeli mamy wrócić do normalności, jeżeli mamy cieszyć się z imprez kulturalnych, sportowych, no to musimy też zatroszczyć się o to, żeby kolejny lockdown nam się już nie przytrafił, żebyśmy zrobili wszystko, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Tak, miejmy nadzieję, że już ta czarna, czwarta fala, która gdzieś tam jest przewidywana czy zapowiadana, jednak nie dojdzie. Uda nam się jej uniknąć. Także róbmy wszystko, żebyśmy tego lockdownu uniknęli. Tak, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.